Bardzo ładna willa przy samej drodze. O kurde, zaczęła przeciekać. Zobaczcie, co się stało z drewnianym parkietem. Wszystko wsiąkło w drewno i wysadziło do góry. Szkoda, kurde. Ciekawe, co jest za tymi drzwiami. Toaleta. Idziemy zobaczyć dalej. Tutaj też już wysadza powoli. Kurde, tutaj nadal jest prąd. 7 stopni. Wow, ale kominek. Nie chcę się za bardzo pokazywać. Jesteśmy tutaj na widoku, zobaczcie. Tu jest wejście główne. Tutaj garaż. Ale do garażu chyba nie ma wejścia. Cała drewniana kuchnia. Zobaczymy, czy będzie wejście do góry. Jest! Tu jest wejście główne. A tutaj mamy garaż. Tutaj już też przecieka. Jak zaczyna przeciekać, to wiadomo, co się dzieje. Piekarnika tu. Lodówka wbudowana w ścianę. Dobra, idziemy dalej. Chyba alarm. Tak. Zejście do piwnicy. Sprawdzimy. Albo wiecie co? Piwnicę zrobimy na końcu. Najpierw zobaczymy, czy zostało jakieś wyposażenie tutaj. Stąd wyszliśmy. Nie idzie otworzyć. Wow. Coś w rodzaju salonu. Apteka. Zobaczcie, jaki ładny fotel. Tutaj mamy światło dzienne, więc fajnie widać. Nie trzeba świecić. I jesteśmy chyba w oranżerii. Coś w tym stylu, tak. Piękne drewniane meble. Belgowie, Holendrzy gustują w drewnie, dlatego wszystko tutaj wygląda tak, a nie inaczej. Tu jakaś spiżarka, toaleta i wyjście. Wyjście na zewnątrz, ale zamknięte. Tutaj już nic nie ma. W odsłonięciu żaluzji wpada bardzo dużo światła. Kurde, za chwilkę coś słyszę, to chyba przeciąg. Tak mi się wydaje. Ale stół jest naprawdę ładny. Nie wiem jak wam, ale mi się podoba.
Idziemy do góry. Zobaczcie te witraże. Wow. Czemu miały służyć? Aha. Najprawdopodobniej fotokomórka. Bardzo ładnie ozdobione. Kolejny pokój. Jakie ozdoby. Łazienka. Dwa razy. Szkoda, zobaczymy tylko kalendarz, z którego roku. W 2021 najprawdopodobniej został opuszczony ten piękny obiekt. Wszędzie mamy puste pokoje. Jeszcze piętro wyżej, no to idziemy. Tu już mamy poddasze. Dodatkowa łazienka. Czyli sama góra też była zamieszkana. Skoro ktoś tutaj zrobił toaletę i prysznic, ktoś musiał korzystać z tego. Dobra. Wychodzimy. Willa jest naprawdę fajna, ale najwyższa pora z tego wychodzić. Nim nas nakryje ktokolwiek. Pokażę wam, jak tu jest pięknie. Z zewnątrz willa wygląda naprawdę super. Teraz, którędy ja wchodziłem, trzeba jeszcze odnaleźć wyjście. A wyjście było chyba tutaj gdzieś. Tak mi się zdaje. Teraz pogubiłem się troszeczkę. Nie wiem, z której strony wszedłem. Została piwnica. Nie palić. Gaz. Aha, to było podłączenie gazowe. Dobra. Piec centralnego ogrzewania. Да.
wychodzimy. Oto i nasza piękna posiadłość. W tym momencie zakończymy eksplorację i widzimy się już niebawem. Na razie trzymajcie się, do zobaczenia.